A gdy zjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzidłem z modlitwami świętych przed Boga, a anioł wziął kadzienicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty, donośne błyskawice i trzęsienie ziemi. A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbić. I zatrąbił pierwszy i powstał grat i ogień przemieszany z krwią i zostały rzucone na ziemię spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew i spłonęła Wszystka Zielona Trawa. I zatrąbił drugi anioł, i coś jakby wielka góra, ziejąca ogniem, została wrzucone do morza. A jedna część, jedna trzecia morza zamieniła się w krew, i jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. I zatrąbił trzeci anioł, i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. I imię gwiazdy tej brzmi: Piołun. Jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I zatrąbił czwarty anioł i ugodzona została jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przed jedną trzecią część swoją niejaśniał, podobnie i noc. I spojrzamy i słyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym – Biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. I zatrąbił piąty anioł, widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni odchłani, otwarła studnię odchłani, zbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni a z tego demu wyszły na ziemię szarańcze, którym dodana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ani ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, by nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. A dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni bojowych do boju. Na głowach ich zaś jakby złote korony i twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szumi skrzydeł. Jak turko w wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. Miały nad sobą jakby króla anioła, odchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś jego brzmi imię niszczyciel. Apolion. Jedna biada, minęło jedno. Oto nadchodzą jeszcze dwa po tamtych, dwa następne biada. I zatrąbił szósty anioł, i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza, stojącego przed Bogiem, jakiś głos mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę uwolnić czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem, i zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 2 miliardy miliard, taką ich liczbę usłyszałem, a takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, grantowe jak jacyn, żółte jak siarka, a oby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi, albowiem mocny tych koni mieści się w ich błyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków swoich rąk, nie przestając oddawać się demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I oni nie odwrócili się od zabójstw swoich. Ani od swoich czarów, ani od przyteczności swego, ani od kradzieży swoich. Pamiętamy, że siódmy rozdział Księgi Objawienia mówi nam, kto się może ostać w tym wielkim Bożym sądzie, tak zwanym ucisku. I mamy tak, Kościół przed uciskiem, przed początkiem boleści, tak? czyli Kościół zostaje pochwycony. Przed początkiem boleści, co mamy opisane w czwartym i piątym rozdziale, gdzie reprezentuje kościół 24 starszych prezbiterów, którzy oczywiście są obrazem kościoła, który został wykupiony z ziemi. Następna rzecz, już mamy kto się może ostać. No to mamy 144 tysiące przed wielkim uciskiem, czyli kiedy skończy się początek boleści przed wielkim uciskiem 144 tysiące zostanie pochwyconych. Oni są tutaj obrazem pięciu panien mądrych. Oni wychodzą na wesele, tam już jest oblubienica i będą gośćmi weselnymi. Natomiast jeśli chodzi o wielki ucisk, widzimy tutaj wielkich męczenników. Męczenników, którzy woleli umrzeć, niż oddać pokłon Antychrystowi i jego systemowi, czyli stać się członkami antychrystycznego systemu. Oni woleli umrzeć. Pani z o tym okresie mówi: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Więc niestety są takie sytuacje, kiedy człowiek musi swoje życie to fizyczne złożyć, aby uratować życie duchowe. To jest właśnie mniej więcej ten okres. Więc mamy tutaj całą rzeszę przechodzący z każdego narodu, ludu, języków, narodu czy plemion i tak dalej, którzy będą zbawieni poprzez śmierć męczeńską. Oni mają potem udział w pierwszym zmartwychwstaniu, o czym mówi 20 rozdział księgi Objawienia. Oczywiście widzimy później nawrócenie narodu izraelskiego, już na sam koniec, i widzimy wielką potężną armię, która przychodzi po to, aby zniszczyć Izraela, który uwierzył w pana Jezusa ale to się kończy wszystkim przyjściem pańskim i Bożym sądem, a Izrael zostanie uratowany. Po tym wszystkim ci, którzy oglądali to wszystko w niebie, czyli Jan oraz świadkowie, tacy jak aniołowie, Jan zostaje, Janowi zostaje ukazane, jak będzie wyglądał wielki ucisk i co będzie znamionowało te wszystkie potężne przemiany, o których Pismo Święte mówi, że Gdyby nie zostały te dni skrócone, nie ocalałaby żadna istota. Oczywiście z Księgi Objawienia widzimy, że nie chodzi o matematyczne skrócenie dni, czyli ilość dni, tylko jakość tych dni. I tutaj dzień chodzi o światło. Tak? Jak dzień, Pan Jezus mówi, ma 12 godzin i wtedy, kto chodzi w światłości, czy w świetle, nie potknie się, to my czytamy, że będzie skrócony ten czas i niestety dzień będzie skrócony pod względem światła, tak? będzie ciemność. I dzięki temu, potem sobie o tym będziemy mówili, ułatwi to ludziom, którzy nie przyjęli znamienia bestii, do ukrywania się, przemieszczania się i, i tym e, podobnym e, możliwościom ucieczki przed niestety systemem, który będzie niszczył wszystkich tych, którzy nie podporządkowują się temu totalitarnemu systemowi, który ogarnie cały świat. W Izraelu jest to o wiele tyle, o tyle łatwe że jeśli ktoś z was był w Izraelu, a myślę, że niektórzy byli, to jedna rzecz, która jest to, jeśli spojrzymy na te wszystkie gruzowiska zwane górami, chociaż tam góry, to w porównaniu z naszymi górami, to nie ma o czym mówić. Najwyższy szczyt to jest Hermon, pamiętamy, tam 2, 8, prawie 3000 metrów. No, a jeśli chodzi o górę Syją, ona tam nawet nie przekazała 800 metrów, no to sobie możemy wyobrazić. Na to się mówimy tu od nad poziomem morza, czyli to jest tylko jakieś takie wielkie, większe wzniesienie. A więc jest to bardzo ważne, kiedy patrzymy na to Boże Słowo. I teraz mamy zdjątą siódmą pieczęć, ponieważ siódma pieczęć zawiera w sobie siedem trąb, a siódma trąba, kiedy po niej następuje siedem czasz. I na tym się właściwie kończy historia. Aczkolwiek jeszcze jest taki epizod później na koniec, że Anioł jednak przychodzi i prosi o, o wyjaśnienie Janowi, co się stanie z Wielkim Babilonem, czyli z Rzymem. No i oczywiście mamy wtedy 17-18 rozdział, gdzie jest takie dodatkowe wyjaśnienie, co się stanie z tym miastem, które mówi, że bramy piekielne nie przemogą tego miejsca. Przemogą, przemogą. Dlatego, że Kościół, który ma swoją stolicę, nie jest w Rzymie. Tylko niebieskim Jerozalem, prawda? To jest nasza siedziba. Dlatego jest napisane: Raduj się niepłodna, która nie rodzisz, prawda? bo więcej ma dzieci porzucona niż ta, która ma męża. Prawda? Więc to jest to. A ta, która mówi: Wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. No niestety przyjdzie na nią i jedno i drugie. Czytamy, że ci aniołowie, którzy tam są, z tych siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, mają te trąby i mają trąbić. Więc jeden z tych aniołów stanął również, mając złotą kadzienicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował. I to są modlitwy wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed Panem Boga. Co te modlitwy świętych zawierają tutaj w, tej, w, tutaj, w tym obrazie? No one zawierają to, co mówi jedno z błogosławieńc, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ja zadawam takie pytanie. Kto z was nie pragnie sprawiedliwości? Kto z was nie chciałby, żeby zły zebrał to, co, co siał, tak? Każdy z nas pragnie tego, tak? Bo często widzimy, że w dzisiejszych nawet czasach zło panoszy się w sposób bezczelny, nie, ob nie obawiając się jakiejkolwiek kary. Czyż nie jest tak? I teraz tak, oni wyglądają na mądrych, a my wyglądamy na głupich, prawda? Oni się śmieją, a my ubolewamy w swoim sercu na tym, co, e, z powodu tego, co widzimy, co się dzieje w tym świecie. A oni się radują. Państwu święty mówi, że wasza radość się wpłacz obróci, a nasza smutek obróci się w radość, dlatego, że radujemy się z Bożej sprawiedliwości. I to jest właśnie to, że te modlitwy świętych zostały zebrane i z tych modlitw zniósł się wielki dym, z kadzideł I czytamy, e, że Anioł wziął tą kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. A więc widzimy, że jest to obraz Bożego Sądu, Bożej Sprawiedliwości, gdzie Pan Bóg dokonuje sądu nad bożną ludzkością, która odrzuciła Boga oraz tym chrześcijaństwem, o czym mówili Desaloniczan, że wierzą w Pana Jezusa, ale są nieposłuszni Ewangelii. To jest mowa o tym, co Pan Jezus powiedział. Nie każdy, kto mówi do mnie, do mnie, Panie, Panie ale tylko ten, który czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie. A więc wielu religijnych ludzi ma pełną buzię różnych religijnych frazesów, że tak powiem, szczególnie o miłości, ale nie o sprawiedliwości. I dzisiaj naprawdę miłość jest wytłumaczeniem wszystkiego, prawda? Jak mąż zdradzi żonę... To muszę powiedzieć, bo się zakochałem. I to dzisiaj świat przyjmuje. No tak, to no zakochał się, prawda, maślane oczy, prawda, cielęca głowa, muszk, to znaczy myślenie, motyle w brzuchu, jest usprawiedliwione, prawda? No nie, prawda, bo Pismo Święte mówi, że człowiek, który kocha naprawdę Boga, to kocha Bożą Sprawiedliwość i kieruje się w życiu nie tylko miłością, ale kieruje się przede wszystkim sprawiedliwością. Bo miłość nie tyle powinna być naszą naszym jak gdyby, prowadzeniem czy kierunkiem, tylko motywacją, motywacją, motywacją. Natomiast kierować się powinniśmy Bożym Słowem, czyli Bożą sprawiedliwością, bo to są zasady określone przez Boga. Jeśli łamiesz Boże zasady, łamiesz przykazania Boże, to o żadnej miłości być. Nie ma mowy, nie może być mowy. Oczywiście w świecie miłość stała się Bogiem, i chrześcijaństwo to szybko pochwyciło. I dzisiaj głosi, miłość jest Bogiem. Oczywiście tak jest w świecie, a w zborach się głosi, Bóg jest miłością. Kochani, kiedy by zobaczycie bezbożnych ludzi w Biblii, bo są opisani oczywiście, i głosicieli Ewangelii, to zauważcie, że nigdy do bezbożnych ludzi nie jest skierowane przesłanie: Bóg jest miłością. Tylko zawsze do wierzących, bo Bogu jest miłą serce skruszone, sercem skruszonym zgadzonym nie zgadzi z Boże. Oczywiście jest też taka teoria, że Bóg nienawidzi grzechu, a kocha grzesznika. To jest ciekawe, bo jeden z Psalmów mówi: a Pan nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Więc tutaj akurat nie jest to tylko powiedziane, że właśnie Pan Bóg kocha grzesznika i go tam głaszcza, on se grzesze. Nie? nie, po prostu Pismo Święte mówi, że Pan Bóg. Po prostu znosił w cierpliwości ludzkość po to, aby dać szansę człowiekowi opamiętania. pamiętania. Pismo Święte mówi, że cierpliwość Boża do upamiętania ludzkość powinna przywieźć. Ale się okazuje, że kiedy bezbożny dostaje łaski, niestety nie uczy się sprawiedliwości. To znaczy, kiedy głosimy miłość Bożą, to ludzie wcale nie myślą o sprawiedliwości, że z Bogiem trzeba się po prostu pojednać. Wszyscy ci, którzy głosili Ewangelię, apostoł Paweł, Piotr, Pan Jezus Chrystus, Jan Szczyciel, poprzedzało um, ich zwiastowanie takie piękne słowo, które dzisiaj jest pase. To jak, było, jak to brzmiało? Opamiętajcie się, nawróćcie się i, i wierzcie Ewangelii, a Ewangelia jest dopiero wtedy dobrą nowiną, kiedy następuje po złej, no a zła nowina jest taka, że wszyscy jesteśmy zgubieni, wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy jesteśmy martwi duchowo, i dlatego dobra nowina o Panu Jezusie mówi, że z tego jest rozwiązanie. Tak jak dla człowieka, który ma na przykład nowotwór, prawda, i właściwie ciąży na nim wyrok śmierci, a my mówimy nie martw się, mamy lekarstwo, ale musisz niestety przyjść do lekarza i powiedzieć, na co jesteś chory. Prawda? Tak samo i my przychodzimy jako grzesznicy do Pana Jacej Chrystusa i on, patrzymy wiarą na to cudowne e, uzdrowienie, które płynie z krzyża, bo tam się krew Pana Jezusa przelała, tam zostało nasze zbawienie e, objawione, bo tam się wykonało to, że nasze winy i grzechy zostały nie tylko zmazane, ale dług wobec Boga został spłacony, i na podstawie tego okupu zostaliśmy przed Bogiem usprawiedliwieni. A nie tylko to, bo i pojednani, usynowieni Prawda? I mamy ducha świętego, w którym wołamy Abba, ojcze. To jest właśnie to i dlatego dziękujemy Bogu za to z całego serca. Natomiast Pismo Święte mówi, że te przemiany, które nastąpią na Ziemi, będą wołały o Bożą Sprawiedliwość i ludzkość zostanie doświadczona. Bo muszę Wam powiedzieć, że są dwie możliwości. Smagania człowieka. Jednych się smaga i wychowuje, oni się opamiętują, nawracają, a drugim to wychodzi zupełnie w inną stronę. Tak? Oni nie lubią żadnego wychowania, żadnej dyscypliny, lecz bluźnią Bogu niebieskiemu, jest napisane. Zamiast się opamiętać, to oczywiście efekt był zupełnie odwrotny. Jeszcze większa nienawiść, jeszcze większy bunt wobec Boga. Czytamy, że tych siedmiu aniołów mających siedem trąb sposobiło się do tego, aby trąbić. W związku z tym, jak oni zaczną, to zacznie się dziać. I mamy coś pięknego, jeśli w tym całym opisie, ale też jest razem tragicznego. Piękne dlatego, że Pan Bóg objawia nam swoje prawdy, a tragiczne ze względu na zawarte tutaj treści. I mamy tak. Zatrąb był pierwszy, powstał grad i ogień zmieszany z krwią i zostały rzucone na ziemię, i spłonęła jedna trzecia ziemi. Spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. No przykro, muszę to stwierdzić, ale po czytaniu tego opisu, nawet kiedy byłem niewierzącym człowiekiem, to znaczy moje życie nie było podporządkowane Bogu, wpadłem na genialny pomysł, aby przeczytać jeszcze raz Księgę Objawienia. No wtedy już akurat będąc w obronie cywilnej. Trochę byłem uczony, no trochę dużo musiałem się tego uczyć, na temat broni masowego rażenia. I kiedy to przeczytałem, byłem zszokowany, ponieważ to jest typowy opis właśnie broni masowego rażenia. Dlatego, czy z broń zostanie użyta masowego rażenia? Oczywiście, że zostanie użyta i tu jest opisane. Opisane jest dokładnie tak, jak to jest, zobaczcie. Powstał grad, ogień przemieszany z kią zostały rzucone na ziemię i spłonęła 1 trzecia ziemi, spłonęła też 1 trzecia drzew, spłonęła wszystka zielona trawa. To jest typowy skutek wybuchu bomby Powstaje najpierw potężna fala uderzeniowa, promowanie cierpień, tak, przenikliwe i tam takie, jakie inne, prawda? Ale chodzi o to, że na końcu mamy podciśnienie, wszystko zostaje wchłonięte, rozerwane w powietrzu, zmiażdżone, a potem spada to w postaci właśnie takiego gradu, gdzie mamy i krew i wszystko i tak dalej, tak? To jest dokładnie opis wybuchu jądrowego, czy atomowego bardziej i wtedy mamy Również tą falę cieplą, gdzie mamy właśnie tutaj spłonęła, spłonęły drzewa, spłonęła trawa, wszystko zostało to rzucone na ziemię. I to również jest opisane w 17 i 18 rozdziale Księgi Objawienia, gdzie jest napisane, gdzie będzie ten wybuch, tak? I ten wybuch nastąpi w Rzymie, czyli w wielkim Babilonie, ponieważ napisane jest, że agonia tego miasta będzie trwała jedną godzinę. Jeśli byście chcieli pogrzebać, ja nie mam na to czasu, ale myślę, że wy możecie pogrzebać i zobaczyć, ile czasu potrzeba było, aby zniszczyć Hiroszimę albo Nagasaki. Dokładnie, agonia takiego miasta trwa mniej więcej godzinę, tak? w zależności od tego, jaki ładunek został do tego użyty, jaki obszar został tym oczywiście ogarnięty, tym wybuchem dzieli na epicentrum i dalsze oczywiście sektory, ale pismo Święte mówi, że jedna trzecia ziemi, gdzie ta upadnie ta bomba, albo gdzie ona zostanie zdetonowana, zginie. Dalej jest napisane, że nawet w tysiącletnim królestwie pana Isa Chrystusa Rzym nie będzie zamieszkany. A więc prawdopodobnie będzie to brudna bomba. Która daje takie skażenie, gdzie potrzeba wiele, 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 wiele lat, żeby można tam cokolwiek było robić. Dlatego tak jest napisane, że już nigdy to miasto nie zostanie odbudowane, ponieważ zostanie skażone i tam już nigdy nie będzie ludzi, którzy by na tym miejscu prowadzili życie, normalne życie miejskie. A więc to jest bardzo ważne. Więc, kochani, mamy tutaj opis w ten sposób przekazany nam, że nie mamy wątpliwości. Następna rzecz, która tutaj jest, to mamy drugi Kiedy Anioł zatrąbił, coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza, a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli użyć następnego rodzaju broni, do tego aby zniszczyć wszystkie tutaj okręty, bo to jest napisane, że tu okręty zostały, zginęły, bo na trzecia zwierząt żyjących w moczu zginęła jedna trzecia okrętów i uległa zniszczeniu, to właśnie ta konstrukcja tej bomby, która musi być, ona jest skonstruowana w postaci dzwonu. tak? Chodzi o to, żeby siła rażenia tej bomby nie poszła w górę, bo to byłoby strata energii, tylko właśnie w postaci dzwonu, dlatego jest jak góra ukazana, tak? I co mamy wtedy? No oczywiście wszystko ginie, łącznie tam z okrętami, bo okręty to są raczej wojenne, tak? I, ale też i zwierzęta zginą tam w, tym, w tej wodzie, ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że powstaje potężna fala tsunami. Tak? Yy, przykładowo, gdyby taką bombę wnosi od siły rażenia zdetonować yy, powiedzmy, na, na Oceanie Atlantyckim, tak? To co by się działo? No bo działoby się to, że fala, która by doszła na przykład do Ameryki Północnej, yy, to by sięgała w wysokości 1200 metrów. No to sobie teraz wyobraźmy, że praktycznie yy, zmyli, zmyłaby yy, całkowicie Amerykę Północną, jak jak się miskę myje, tak po prostu, nie zostałoby tam nic, wszystko zostałoby zatąpione. Nie tylko to, ale wszystko zostałoby zniszczone, bo to idzie jak fala uderzeniowa, tylko w postaci wody, z potężną prędkością. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale to Rosjanie wpadli na taki pomysł kiedyś, kiedyś, bolszewicka Rosja, że oni są w stanie zdecydować taką bombę na Atlantyku i to z bliżej brzegów oczywiście Europy. W związku fala uderzeniowa w postaci tsunami zniszczy całkowicie Stany Zjednoczone. I co robiły wtedy Stany Zjednoczone? nafaszerowały z okrętami podwodnymi tą całą przestrzeń i badali ich próbowali w jaki sposób postawić bariery. Jeśli ktoś oglądał taki film Czerwony Październik, myślę, że niektórzy może oglądali kiedyś, no to tam jest właśnie pokazane, jak jest ta walka o to, aby stworzyć taki statek, okręt podwodny, który, nie, który będzie um, nie wydawał dźwięków i bezszelestnie będzie wpłynie na wody, proszę? I okazało się jednak, że, że zbudowano taki, taki, taką łódź podwodną, ale okazało się, że ona wydawała podobny dźwięk do wieloryba. I Amerykanie zatrudnili wtedy e, tych oceanografów no, na słuchu, e, którzy się zajmowali właśnie badaniem waleni. Tak? I oni umieli jedynie odróżnić głos walenia od, głos tek, od, głosu, od głosu silników tych, tego okrętu. No, nie będę tutaj się bardziej roz, rozwijał, ale chodzi mi o to właśnie, że również taka broń zostanie użyta. Czy to będzie Atlantyk, nie wiem, ale w jakieś morze zostanie to e, e, uderzone, ponieważ będzie chodziło o zniszczenie jakiegoś kraju przez tsunami. Więc jeśli byłyby to, byłby to Stany Zjednoczone, czy w ogóle Ameryka Północna, to byłoby to prawdopodobnie właśnie użycie broni na Atlantyku. Ale nie wiemy, czy akurat tam to będzie. Komuś to będzie potrzebne, aby pewnie doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy dany kraj zostanie całkowicie wyeliminowany, jeśli chodzi o działania czy kontrdziałania, w tym przypadku militarne. Mamy tutaj następnego anioła. To jest, czytamy tu, trzeci anioł. Spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i wód. A imię gwiazdy tej brzmi piołun, i jedna trzecia wód zmieniła się w piołun, i wielu ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I tu mamy bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, jak to wygląda. Gdybyśmy rzucili pochodnią, to mamy z tyłu ogień, a z przodu mamy część, która jest tą częścią chwytną, tak zwaną. Ale gdybyśmy na przykład zobaczyli dzisiaj, może dzisiaj to nie, ale już w czasach Jana byśmy zobaczyli płonącą rakietę, to jakby wyglądała? Jak lecąca rzucona pochodnia, tak? Z przodu mamy część drewnianą, a z tyłu mamy ogień. Dlatego on to opisał jako rakietę. I co się okazuje, że ta rakieta uderza w ziemię i skaża wody podziemne, tak? Dlatego nazywana jest piołun. Posiada jakiś środek, nie wiem jaki, bo tego akurat nie wiemy, jakiego środka są w stanie użyć, ale te wody po pierwsze staną się gorzkie i niezdolne do picia. A ludzie, którzy będą pili z na tym obszarze, będą umierali. Proszę bardzo. A nie tylko, w Afganistanie również, tak, w Wietnamie, w Afganistanie, tak, były zatruwane bydło, ptaki i tak dalej. Jak na przykład były takie oazy, gdzie nie było ani jednego zwierzęcia tam w okolicy, to lepiej było nie pić takiej wody, bo skoro nie ma tam zwierząt, to znaczy, że te wody są te zatrute. To bardzo często robili Rosjanie i też Amerykanie niestety w różnych terenach działań wojennych, tak, zakładając demokrację oczywiście jedyną zbawczą demokrację. Tak. Natomiast jeśli patrzymy tutaj na ten czwarty anioł, czytamy, że stała ugodzona jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich części się zaćmiła i dzień przed jedną trzecią część swoją niejaśniał, podobnie i noc. I to mamy oczywistą rzecz. Tutaj również mamy Przynajmniej mnie tak uczono, że żeby zniszczyć infrastrukturę satelitarną, trzeba spowodować wybuch kosmiczny, tak? Jądrowy wybuch kosmiczny. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale zrobiono to nad Hawajami na bardzo dużej wysokości, chyba 400 kilometrów i okazało się, że użyto tylko 1,4 megatona. Takiej bomby kosmicznej, oczywiście wyniesionej przez rakietę, i ona została tam zdetonowana, i okazało się, że nad hawajami wszystko wysiadło, tak? Czyli przesyły, prąd, wszystkie różne lampy pogasły, prawda, systemy przestały działać, ponieważ wysiadły wszystkie płyty i tak dalej. To po prostu nie ta infrastruktura taka elektroniczna przestała oczywiście funkcjonować. I stwierdzono, obliczono to, że żeby zrobić poważne zakłócenia albo w ogóle zniszczyć infrastrukturę satelitarną, to by trzeba było użyć rakiety z głowicą o sile od 100 do 300 megaton. Wtedy byłaby taka sytuacja, że nie istniałaby żadna infrastruktura satelitarna, Byłaby całkowicie zniszczona. Wszystkie samochody przestałyby funkcjonować, i tak dalej, poza tymi, które są przez wojsko w taki sposób zbudowane, aby chronić właśnie uszkodzenie tych wszystkich pojazdów pancernych, czołgów czy innych tego typu wozów bojowych, które posiadają antysystemy, czyli systemy przeciwko właśnie tego typu działaniu, właśnie tych, tej. tej tego, tego tak zwanego przepięcia, które by spowodowało, że to wszystko by po prostu wysiadło, cała elektronika. Tak? Więc to jest bardzo ważne. I, dla, I dlaczego to się stanie? Gdyby to się nie stało, ucieczka przed systemem byłaby niemożliwa. I dlatego wystarczyło później, kiedy ten dzień już nie jaśnieje tyle czasu, ile, po, ile zwykle. To, bo jest skrócony ten dzień, to łatwo jest uciekać, ponieważ nie jest w stanie już nas szpiegować żadna infrastruktura, ponieważ ona nie istnieje, ona zostaje wtedy zniszczona. Jak powiedziałem, jeśli ktoś był w Izraelu, widział te wszystkie góry, pagórki i tak dalej, to wie, ile tam jest jaskin. Prawda? To widać jak nawet tam jest tyle dziupli, że może się schować każdy, gdy tylko chce. Dlatego, dlatego będzie to bardzo pomocne i nie, nawet ani wojsko ani żaden system nie jest w stanie prześledzić wszystkich jaskiń bo jest ich tyle że trzeba byłoby zatrudnić nie wiem chyba chińską armię do przeszukania tych wszystkich jaskiń i zagłębień i tym podobnych rzeczy a więc mamy tutaj właśnie opis i czytamy że efektem tego będzie zobaczcie, ugodzona Zostanie, czyli tutaj pokazane w języku wojskowym. Ugodzona zostanie? Tak? I jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez trzecią część nie będzie jaśniał, podobnie i noc. Czyli mamy tutaj. Niestety gaszenie tych świateł, już tutaj takich jak księżyc, który świeci w nocy, tak, jak słońca, który świeci w dzień, więc mamy tu bardzo poważne problemy dotyczące zakłóceniami, jeśli chodzi tutaj o światło, ale nie tylko to, kochani, bo czytamy w Bożym Słowie, że będą takie miejsca, gdzie zostaną takie zmiany w atmosferze, że słońce będzie palić siedmiokrotnym. Żarem, także to w jednym przypadku będzie ciemność, a w drugim przypadku będzie miejsca tak gorące, że słońce będzie świecić jak lup, jak przez lupę. Będzie po prostu wszystko palić. Jest to bardzo ważne. I czytamy tutaj, że jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym. Biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się wszystkie pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. I tu jest bardzo ciekawa wzmianka, również z pola wojskowego. Je na, kiedy jest zagrożenie, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych i jego dowódcy wojskowi wsiadają do takiego samolotu, który jest tak zwaną bazą powietrzną, przemieszcza się. Chodzi o to, że gdyby takie zagrożenie jądrowe, to oni są w stanie się na tyle szybko przemieścić, że nadal mogą zarządzać z powietrza, tak? I ten orzeł jest obrazem samolotu, bazy, która właśnie jest takim dowództwem latającym i tam on mówi, no to nie koniec jeszcze tego, tak? Czyli będą jeszcze większe problemy, tak? Czyli jest, świat jest ostrzegany z tej latającej bazy tankowanej z powietrza, że co? Że jeszcze będą gorsze rzeczy na, na tej Ziemi, tak? A więc tu mamy wyraźnie Wskazane, zresztą to też jest bardzo ciekawe, że ten orzeł tutaj jest obrazem, właśnie samolotu. Zresztą pismo święte mówi też o Izraelu, że oni będą jak do gołębnika zlatywali się na skrzydłach, prawda? No wiadomo, że nie chodzi o ptaki, tylko chodzi o oczywiście samolot. Jan, kiedy to widział, no opisał to tak, jak widział, no metalowe ptactwo i tyle, metalowy orzeł, prawda? No który. aż bardzo ciekawą rzeczą jest też, że na przykład bardzo często samoloty wojskowe są malowane na przykład na różne zwierzęta, ale już, to już nie będziemy w to wnikać. W każdym razie z tej bazy będzie ostrzeżenie, że to nie koniec, że jeszcze będzie dalsza część tej inwazji. Oczywiście wszyscy zastanawiamy się, kto to będzie robił, kto to zrobi, kto za tym stoi. Macie takie pytania? Nie no ja mam, na no, chwileczkę to się wszystko wyjaśni. Czytamy, że w piąty anio, kiedy zatrąbił, widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od otchłani. No tam mamy oczywiście to studnie otchłani i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byście troszeczkę znali historię związana z tutaj opisem wojskowym, to laboratoria buduje się w taki sposób, że wywierca się studnia. Znaczy, buduje się studnie, ona często może sięgać nawet do 3,5 km, a są tacy, co może jeszcze głębiej. I tam buduje się laboratoria potężne. Dlatego mamy tu studnie i otchłań, czyli podziemie. I tu widać wyraźnie, że to jest tajna baza badawcza, której celem jest tworzenie jakiegoś rodzaju, tutaj bojowego, oczywiście urządzenia, które nazwane jest tutaj szarańczą. Pismo Święte mówi, że otworzyła się ta otchłań i zbił się dym, jakby z dym wielkiego pieca. Ja, kochani, miałem takie doświadczenie kiedyś, że zobaczyłem chmurę, która była na tak gęstą, czarną chmurę, która była może 100, może 200 metrów nad ziemią i się przemieszczała w różnym kierunku. No i byłem zdziwiony, co to jest. I wiecie, co to było? Muszki. Muszki. To były miliony, miliony muszek. I mówię sobie, co to jest? A potem w trakcie się okazało, że jak napadłem na przykład na krowę i on tam pokąsały, to napadała. nie? A więc takie było i zobaczyłem, że to w ten sposób się przemieszcza. I tutaj jest dokładnie tak samo opisane. To samo jest przy skażeniu biologicznym, kiedy na przykład komary, muchy, czy jakieś inne stworzone, czy nawet tą szarańczę tutaj. Ale ta opis ten szarańczy nie przypomina żadnego stworu biologicznego, tak? Ale za to przypomina coś ciekawego. Jaka ona będzie inteligentna. To nie jest twór biologiczny. Dlaczego? Dlatego, że to jest napisane tak. Powiedziano im, to znaczy, że one są dedykowane, tak? Mają pewien zapis, co mają zrobić, jaką ma wykonać akcję i, i jaki jest cel ich działania, i tak dalej. Czyli mamy tu program, dla nas to wszystko jest jasne, prawda? Mamy program wpisany do bazy. Baza czymś tam steruje, prawda? Te twory wykonują zadania tej bazy. Zwróćcie uwagę też tutaj. Czytamy, że one są niedykowane do trawy, drzew i tak dalej, czyli i dalej, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. A ci, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach, będą mieli inną pieczęć, jaką? Pieczęć systemową Antychrysta. I to będzie słynne już dzisiaj. Co? Oczipowanie. Tak jest. Więc to ocipowanie ono będzie się przecież łączyć z bankiem z, i będzie może, może być taki człowiek śledzony na odległość, ponieważ to oczipowanie będzie się można z nim komunikować. I ta szarańcza będzie na tyle inteligentna, że ona będzie rozróżniała. jak? No właśnie po tym. Przecież nie można rozróżnić, który jest Boży, a który nie Boży. No przecież jak ja bym miał dzisiaj to zrobić między z wami, to też nie umiem tego zrobić, no. Nie potrafię. Moje byłoby bardzo dużym granicą błędu, gdybym miał coś takiego zrobić. Dlatego nie będę tego robił, prawda? Ale tutaj jest taka sytuacja, że pod tym względem od razu będzie mógł ten system szarańczy, będzie mógł rozróżnić, kto jest zaczipowany, a kto jest niezaczipowany. Kto promieniuje, a kto nie Promieniuje, tak? No to jest taka ciekawa historia tutaj, że ta szarańcza rozróżnia, kto jest oczypowany, a kto oczypowany nie jest. Tutaj czytamy dalej, że mają nie zabijać, lecz dręczyć. No jest czasami bardziej, <laughs> skutek jest o wiele, wiele lepszy, bo ludzie są niezdolni a człowiek bardzo często jest gotów oszaleć z powodu bólu. Czytamy, że tutaj będzie atak na tak zwany system nerwowy człowieka. To jest coś okropnego, dlatego że Pismo Święte tutaj uczy, że ludzie będą chcieli umrzeć, ale w śmierć omijać ich będzie. A więc grę będzie tylko wchodziło jakieś szaleńcze. Samobójstwo, prawda? Żeby przerwać te cierpienia. Myślę, że wtedy ludzie będą wyskakiwać z okien, prawda? z balkonów na różne sposoby, żeby skończyć swoje cierpienie. No, tutaj się kłaniają filmy o zombie, prawda? Kiedy mamy takich ludzi, którzy no, niestety zachowują się w sposób nieobliczalny. Te szarancze tutaj są opisane i mają coś, pancerze, jakby pancerze żelazne, prawda? Więc tutaj jest pokazane, że jest to twór, który będzie w ten sposób działał. Myślę, że takich jeden z pierwszych takich dronów, małych, które zostały na wielkość szaranczy skonstruowane, również to zrobił wywiad izraelski, który używał tego typu dronów, tak? I dzisiaj drodze szpiegowskie są w stanie wkręcać się w mury, przechodzić przez różne zabezpieczenia, wypalać dziury nawet w blasze, aby dostać się na drugą stronę i wykonywać zadania, tak? Więc dzisiaj, żeby zabić człowieka, pozbawić go życia, nie trzeba wynajmować oczywiście jakichś szczególnych tutaj, jak to mówią, killerów. Wystarczy, że wywiad dysponuje taką technologią i dlatego dzisiaj te zabójstwa, które dzisiaj często mają miejsce, to, takie, to, nie, to są bardzo inteligentne, bo przyjdzie taki, taki dronik, wleci do twojego mieszkania, ukuje ciebie, nawet nie poczujesz, mikroigłą nawet nie zauważy nikt tego, a po jakimś czasie dostaniesz wylewu albo zawału serca i wszyscy pomyślą, że naturalnie zszedłeś. Prosta sprawa. Więc to jest ta rzecz, że... Niestety, ale ta technologia tych tak zwanych killerów, ona działa. Tylko, że w tym przypadku tutaj nie będą to killerzy, tylko będą właśnie te owady, takie zbudowane drony, które będą miały zadanie tręczyć. To jest napisane na okres 5 miesięcy. Dlaczego? Zaraz no, to o tym sobie też powiemy. One miały wyrządzić ludziom szkodę przez pięć miesięcy, a miały nad sobą anioła Otchłani, to mówiliśmy już o tym, który nad tym będzie czuwał, kierował tym. On po hebrajsku nazywa się Apodon, po grecku zaś niszczyciel, Apolion. No więc tu mamy właśnie tą rzecz, która zostanie użyta przeciwko ludziom, którzy zostali zaczypowani. Oni będą również włączeni. W tą e, w wojnę, prawda? A więc ta druga strona będzie jednak tego unikać. Do tego systemu nie będzie chciała należeć. Pismo Święte mówi: jedno biada minęło, nadchodzi jeszcze po tamtym, dwa następne biada, i mamy zacznie na się następne biada e, który, przez szóstego anioła, który trąbi. I tutaj czytamy, że ołtarz czterech swoich rogów przed Bogiem. E, Pojawia się jakiś głos tego ołtarza, który mówi do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spotkani nad wielką rzeką Eufratę. I tu już mamy absolutnie pokazane, kto będzie to robił i teraz oni wyruszają. Prawda? Zobaczcie, jak bardzo się wtedy spustoszono, to miejsce na Ziemi, i oni wtedy wyruszają, tak? wyruszają skąd. Nad rzeki Eufratem, czterech aniołów. Aniołowie tutaj są obrazem tych, którzy reprezentują aniołów, którzy reprezentują anioły, bo Boże głupoty, gadam, nie anioły, tylko narody, tak jak według księgi Daniela. No i tu mamy cztery, no jakie mamy cztery narody i kraje nad rzeką Eufratem. Proszę. Nie, nie, Chiny bacie. Wiem, że coś dobry z chemii, dobry z biologii, dobry z matematyki i fizyki, ale widzę, że z geografii to niespecjalnie. No. Proszę. Może już będą. Proszę, tak. Turcja, Irak, Iran i Syria. To są cztery kraje, które są na tym terenie, prawda? Przypisywanym do tej rzeki. Czyli się mówi tutaj o kraju Synear o tym kraju dwóch rzek, Eufratu i. Tygrysu, prawda? To są te cztery kraje, które tam y, będą. I tu mamy opisane, że, y, że ich liczba ich wynosi 2 miliardy. miliard. Y, żeby taką armię zbudować, musi być ogłoszona y, wojna, która się nazywa jak dżihad, el-dżihad. Tak, dlaczego? Wielka wojna, dlatego że w tym momencie Antychryston nie będzie się prawdopodobnie y, Arabom y, Przedstawiał jako Mahdi, czyli wielki prolog również islamu. To będzie takie ciekawe. Żydów będzie bajrewał, że on to po to, żeby. Przeciągnąć na swoją stronę Arabów. Arabom będzie bajerował, żeby przeciągnąć na swoją stronę Żydów. Nie? Więc tu będzie wielkim Mesjaszem dla chrześcijaństwa, wielkim oczywiście Mesjaszem dla, dla Izraelitów i wielkim Mahdim, też wielkim prorokiem dla islamu. Ale niestety zrobi jedną rzecz, która przekreśli go w oczach świata islamskiego. Co zrobi? Ogłosi się Bogiem, czyli dla i, i, i niech będzie ogłosi się Allahem. No już wtedy stwierdzą, no nie, zaraz, zaraz, no Mahdi zgoda, ale nie Allah. No i efekt będzie taki, że to spowoduje właśnie wojnę zwaną paną Jihadem. Tutaj opisana jest, jest liczba tego, tej armii, ona tutaj jest opisana jako 200 milionów. Taką armię można wystawić tylko wtedy, jeśli to będzie powszechna wojna. Co to znaczy powszechna wojna? Każdy wyznawca tej religii będzie musiał złapać, nie wiem, za młotek, cokolwiek będzie miał pod ręką, aby oczywiście rozprawić się z niewiernymi. No i tutaj Słowo Boże mówi wyraźnie, że zginie jedna trzecia ludzkości. O tych wszystkich oczywiście plag. O tych wszystkich trzech plag to jest od ognia, dymu, od siarki wychodzące z ich pysków wyginęła trzecia część ludzi. Kochani, to jest jakieś 2,5 miliarda ludzi. Jeśli się udał do tego czasu depopulatorom zdepopulować albo eksterminować ludzkość do takiego stopnia, no to będzie 2 miliardy, ale wszystko jedno będzie. Tak? Jeśli to byłoby niebawem nie tak bardzo daleko rozciągnięte w czasie, to byłoby około 2,5 do 2 miliardów ludzi. Mowa tu jest opisana, że moc tych koni mieści się w ich pyskach, ich ogonach ogon i tak dalej. To jest typowy opis pojazdów bojowych, czołgów. Armat, hałbisk samobieżnych i tak dalej, typ podobnego sprzętu wojskowego, to się porusza i w taki sposób niszczy ziemię. No i on oczywiście to opisał tak, jak potrafił rybak opisywać współczesne pole obecne walki. E, oczywiście musielibyśmy cofnąć o 2000 lat, no to wtedy rozumiemy, że miał prawo to w taki sposób opisać. Jak będą na tym zachowywali się pozostali ludzie? Pozostali ludzie, zaby do zachowali się w ten sposób. Którzy nie zginęli od tych plak, nie odwrócili się od sw oczynków swoich, czyli będą co? Będą oddawać sześć demonów. A więc, nuch, tutaj mamy niestety tą to, 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 to demoniczną religię. Wiemy, że dzisiaj. <trym> Tak w ten sposób jest. Apostoł Paweł mówi, że za bałwanami złotymi, srebrnymi, spiżowymi, kamiennymi, drewnianymi, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, stoją demony. tak Więc Człowiek, który oddaje cześć wizerunkom, obrazom, figurom, to oddaje cześć demonom. prawda Bez względu na to, jak to niektórzy zwodziciele, usuwając drugie przykazanie, będą to tłumaczyć, to nie ma żadnego znaczenia. Pismo Święte mówi, że oddając cześć w ten sposób, tym wizerunkom, Oddają część demonom. O tym mówi też List do Korintian, 10 rozdział i 9, i, 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 i tak dalej. Czytamy, że oni, e, czyniąc, sobie charakteryzowała się ta, e, nie odwrócą się od zabójstw swoich. A więc mamy tutaj, że ludzkość nadal będzie dokonywała niestety e, problemów eliminacji wielu ludzi, prawda? Więc mamy tutaj zabójstwa dotyczące przeciwników systemu. Prawda? Mamy system totalitarny, morduje się wszystkich po kolei. Oczywiście wiadomo rzeczą, że zacząwszy od najsłabszych do tych, którzy mogą stawić opór. Tak najsłabszy, to wiecie, kto to jest. Tak, to są dzieci, które, które niestety nie mogą się sprzeciwić temu, że ktoś chce. Je zabić. Tak? No, mamy taką teraz obecnie cywilizację, że życie karpia ma większą wartość niż dziecka poczętego. Prawda? Wiemy o tym, więc nawet niektórzy dzisiaj, tak zwani chrześcijanie, a nawet którzy popierają tego typu działania, bo się wpisują również w depopulację, czyli morderstwa, bo jakże można to inaczej nazwać. Czytamy, że oni się od tego nie odwrócili, nadal będą w tym trwali. System będzie nadal działał, miażdżył swoich przeciwników i, i propagował cywilizację śmierci. Następna rzecz, to mam tu jest, i ani od swoich czarów. Tuż tu słowo czary jest w języku greckim jako farmakeja, a więc mamy problem tak zwanego terroru sanitarnego, gdzie niektórzy przywódcy tego tego, tego, tego właśnie, jak gdyby pragmatycznego, wręcz systemu depopulacji, twierdzą, że to się uda przez tego typu działania, bardzo ograniczyć populację mieszkańców tej Ziemi. No, niestety będą robić to nadal konsekwentnie, gdyż oni po prostu nienawidzą ludzi. I oni nie wierzą w Boga, w związku z tym uważają, że ludzkość powinna, jest zagrożeniem dla Ziemi, bo Ziemia jest Bogiem i w związku z tym trzeba wyeliminować zagrożenie dla Ziemi. A tym zagrożeniem nie są zwierzęta, tylko człowiek. No więc taka idea prowadzi do tego, że nadal tego człowieka trzeba będzie niszczyć, dyscyplinować, depopulować i ograniczać jego. Po prostu przestrzeń na tej ziemi. Zresztą to jest takie ciekawe. Pan mówi, napełniajcie ziemię, a oni mówią, opuszczajcie ziemię, tak więc, więc to tak jest. No. Mają niesamowitą do tego propagandę, ponieważ posiadając środki masowego przekazu. Ja myślę, że gdyby dzisiaj, dzisiaj um, te środki, które dzisiaj są, były do dyspozycji na przykład tego systemu, na usługach tego systemu, który był 80 lat temu, to myślę, że tak by ludzi otępili, że byłyby zapisy do komór gazowych. Zresztą dzisiaj już kapsuły śmieci są na gminie, już będą propagowane. prawda? No po co masz tam, proszę? jesteś nieużyteczny, wchodzisz do kapsuły, naciskasz guziki, ha, ha, ha. Odleciałeś, tak? Na takiej zasadzie, i to jeszcze w atmosferze wielkiej euforii. No podadzą jakiś może środek rozweselający, tak zwanego głupiego Jasia, i oczywiście opuszcza ziemię z Rechotem. Tylko, że po drugiej stronie, dzień dobry, tu mamy witamy was, a tam po tamtej stronie mamy mamy was, to my tutaj czekaliśmy już na was. Więc to jest ten system, który w ten sposób wykańczał będzie ludzi. I nikt z tego powodu nie będzie czuł żadnych wyrzutów sumienia. A wręcz przeciwnie, może być nawet konkursy, kto wygra zespał, zespół, zestaw do eutanazji, czyli radosnego opuszczenia tej ziemi. Trudno powiedzieć, ale myślę, że tak to może być, bo już w ten sposób się tutaj te rzeczy propaguje. Pismo Święte mówi, że będzie za to rozwiązłość, przeteczeństwo, więc mamy tutaj rozwiązłość seksualna na maksa. To jest prawda. Jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, która powoduje, że ludzkość upada, pamiętajmy, to jest pierwsza rzecz, to jest upadek autorytetu, a druga to jest demoralizacja. Jeśli środowisko zdemoralizuje, to, to trzeba człowiekowi w ten sposób przetrącić tak zwany kręgosłup moralny, i wtedy z takim człowiekiem można zrobić już wszystko, bo kiedy on nie ma żadnych zasad, to wszystkie normy, jakie on wyznaje, są po prostu płynne. Tak jak płynna jest, oczywiście, jak wszystkie inne normy społeczne, które ustalamy na bieżąco, w zależności od tego, ile ludzie są w stanie przyjąć. Taki przykład. To, co dzisiaj się dzieje, 30 lat temu ludzie wyszliby na ulicę i byłoby wielkie zadymy. Dzisiaj już w ogóle takich rzeczy nie ma, bo ludzie stali tak już oswojeni, że mają taki sudrom głupiego jasia i są w stanie przyjąć wszystko, co się im Powie i mówi. Niestety, no, jest ciągle Klasyk powiedział, że ciągle powtarzane kłamstwo staje się prawdą. No niestety, tak to jest. Nic na to nie zrobimy. W związku z tym tutaj będzie panowała całkowita rozwiązłość, gdzie nie ma absolutnie żadnych zasad moralnych. I myślę, że w dzisiejszych czasach to w zborach już też widać nawet są tak zwani pastorzy, którzy już. Kolekcjonują żony, także nie ma żadnego problemu, ponieważ dzisiaj już nie liczy się moralność, czyli jakość, liczy się skuteczność. I dzisiaj bardzo się często patrzy na to, jak jest siła Twojego oddziaływania. Jeśli jest, masz, i potrafisz za sobą pociągać tłumy, to nieważne, ile masz żon i nieślubnych dzieci, ważne, żebyś był skuteczny. I to jest właśnie to, co dzisiaj się dzieje. Dla Pana Boga jest zupełnie odwrotnie. Nie liczy się kim jesteś, tylko jaki jesteś. Natomiast tutaj nie, nie liczy się jaki jesteś, ważne, kim jesteś, jaką masz siłę oddziaływania. Dlatego dzisiaj mamy wielu chrześcijan, celebrytów, tandaperów, klaunów, błaznów, pajaców, dlatego że dzisiaj ludzie się w tym kochają. Dlaczego? Hm. Jak trzeba być niezwykle inteligentnym, żeby słuchać na przykład jakiegoś sketchu kabaretu i dzieci podkładają śmiech, bo wiesz, jesteś tak ograniczony. No teraz się masz śmiać. Ha, 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 ha. No, nie podkładają, to nawet nie wiesz, kiedy się zaśmiać. Nie wiem, dla, zawsze się dziwiłem, że ludzie się z tego śmieją, a mnie to zawsze denerwowało. I mówię, czemu ja się z tego że ja się denerwuję, jak coś takiego słyszę. Ale potem wyczytałem Bimli, że głupota bawi głupiego. No i kiedy zrozumiałem, zrozumiałem, zrozumiałem. Jak porównamy, porównamy na przykład kabarety, tam powiedzmy Dudek, czy jakieś tam inne, no to tam była klasyka, prawda? Tam się ludzie śmieli z rzeczywiście z humoru, a dzisiaj to się ludzie śmieją z głupoty i to. Tak, tak, tak. I to oczywiście z podkładem, bo musi być hasło kiedy się śmiać, prawda? No tak, no tak, to tak jest inteligentnie z... zrobione, że to jest po prostu intel... sketch dla odmóżdżonych, no, na to nie poradzimy. No. No, Najgorsze, że się ludzie bieżący czasami w takie rzeczy bawią i lubią, i lubią takich stand uperów, którzy oczywiście ich w jakiś sposób czarują, prawda, swoim wdziękiem. No, nie, to, to jest problem, to jest poważny problem. Następna rzecz to są kradzieże. No, niestety kradzież obecnie jest bardzo popularna, ponieważ kradzież powoduje to, że ludzie, którzy ciężko na coś pracują, są owoców swojej pracy pozbawiani, a owoce ich ciężkiej pracy trafiają do. W kieszeni ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Z czym? Z pracą. Oni <laughs> nie z pracą. Oni mają tylko problem i zupełnie inny. W jaki sposób pozbawić nas, naszej własności. A dlaczego tak jest? Ponieważ jedną z podstaw wolności jest posiadanie własności. Dlatego jeśli dopóki ty masz pieniądze w swojej kieszeni, to ty nim zarządzasz i czujesz się wolny. Natomiast jak już masz swoje środki w banku. Ale nie masz fizycznej gotówki, znamy to. To już nie jesteś całkowicie wolnym człowiekiem, bo może się okazać, że system stwierdzi, żeś że nieposłuszny i wyłączą ci tylko jedną cyferkę w twoim pinie albo w, w twojej karcie. Jedną cyferkę, niekoniecznie trzeba całe konto zablokować, i ty już pukasz jak dzięcioł w drzewo. Stukał, a dziewczę płakało. Jest taka pieśń, piosenka, i nic na to nie poradzisz, czy będziesz tam sobie wypukiwał te cyfry, a tam będzie brak dostępu, brak dostępu, nie masz nic, jesteś dziadem. Prawda? I o to w tym wszystkim dzisiaj chodzi. Czy to już było? Ależ oczywiście o to było. Oczywiście, że było. Pamiętacie, w, w Egipcie wywołany został kryzys. Władza wiedziała, co się będzie działo. Tam była taka ekipa zarządzająca tym kryzysem. Oni się tam zawsze znajdą, gdzie są kryzysy. Oczywiście była jeszcze jedna, trzecia taka grupa uprzywilejowana. Wiecie, kto to był? Kapłani. Oni mieli komfort podpisany z faraonem i wiedzieli, że im włos z głowy nie spadnie. Tak? A dziś jest inaczej? No nie, ci mamy warstwę rządzącą, grupę uprzywilejowaną i oczywiście konkordat. Im nigdy z głos głowy nie spadnie. Oni mają zabezpieczone. I co wtedy mamy? I ksiądz wini pana, a pan księdza nam biednym zewsząd? No tak powiedział klasyk Mikołaj Rej. Gdzieś to napisał i to jest absolutnie słuszne stwierdzenie. I tak jest do dzisiaj. I Egipcjanie... Hmm. Jak czytamy w Biblii, mieli wszystko: mieli ziemię, mieli własność, mieli domy, mieli bydło, mieli pieniądze i czuli się obywatelami Egiptu. I nie tylko obywatelami, ale jego współwłaścicielami. Ale po jakimś czasie okazało się, że najpierw oddawano im pieniądze, potem zabrano im wszystkie inne rzeczy, woły, samochody nie wiem, czy tam no wtedy nie mieli samochodów, ale powiedzmy takie samochody na czterech nogach, na czterech kopytach, A potem zabrali im. Wszystko inne, czyli domy, role i tak dalej, a w końcu odebrali im również wolność i uczynili ich niewolnikami. I oni przychodzą i no nic nie mamy, no teraz to będziemy tylko niewolnikami i wyrobnikami. No i co? I wtedy cała ziemia stała się własnością Faraona. Nie mów Rockefellera, bo cię mogą trącić, tak. ale stała się własnością jakiegoś, jakiejś grupy ludzi, którzy zarządzali tym systemem. I tak samo dzisiaj mamy. Mamy ludzi zarządzających tym światem, którzy mają niebotyczne środki działania. Za tymi środkami stoją bankierzy, którzy oczywiście tym wszystkim obracają. Za tymi bankierami stoją korporacje, potężne koncerny, i o ich na celu będzie zniszczenie wszystkich. Państw narodowych i stworzenie tak zwaną władzę korporacyjną. Świat zostanie podzielony przez korporacje na pewne okręgi, tak, prowincje, tego systemu. I oczywiście podzielony świat będzie korporacyjny. I dlatego Pismo Święte mówi, że na początku początku balesi, to narody będą walczyć, prawda, napisane przeciwko królestwu, narody przeciwko o co będą walczyć? O wolność ale z systemem, który jest dopracowany już do perfekcji, dopięty, nikt nie, nie wygra. Więc oczywiście potem pojawi się najpierw będzie kryzys, potem pojawi się ktoś, kto te kryzysy porozwiązuje, podepcze tych wszystkich nienowoczesnych, nie, nie którzy nie poddają się pod nowoczesny system i wtedy oczywiście co będziemy mieli? Pokój i tak będzie ludzkość wołała, a wtedy objawi się prawdziwe oblicze tego, który stanie się już, Panem świata. I to jest bardzo poważny problem, który dzisiaj nam wszystkim ludziom grozi, dlatego my musimy bardzo uważać, jeśli, sto, jeśli my dzisiaj jesteśmy w zgromadzeniach wolnych dzięki łas Najwyższego Pana i braterskich, to też jest bardzo ważne, prawda, bo braćmi jesteśmy i chwała Panu, bo dopóki jest kolegialne zarządzanie, to za bardzo groźby nie widzę, ale jeśli będzie potem już niestety tak zwane jedno Osobowe przywództwo, no to mamy już centralne zarządzanie. To już towarzysz Stalin wymyślił, że w kościołach trzeba powołać, łączyć te wszystkie kościoły w organizacje takie wspólne. Wtedy się tam ustanawia swoich ludzi i przez nie zarządza się oczywiście kościołem, czy kościołem, jak jakimiś aktywami. I to niestety jest poważny problem. Dlatego Księga Obiewienia, która nam napisana, jest napisana Błogosławieny, ten kto czyta. Prawda? I co jeszcze? Tam się i zachowuje to, co tam jest napisane. To jest bardzo ważne, dlatego dzisiaj wielu ludzi mówi, takich fałszywych proroków, że to się wszystko już wypełniło, że Biblia to już tylko historia, interpretacja jest tylko historyczna. Po co? Bo to są sługi szatana, aby nas znieczulić na to, co ma być. Bo jeśli my nie rozumiemy przyszłości, to się tej przyszłości będziemy musieli podporządkować. A tak będziemy mieli bierne, oczywiście. Nieposłuszeństwo, ale zawsze mamy takie piękne hasło, które nam dodaje otuchy przyjść, Panie Jezu! I to jest coś pięknego, dlatego że największym zagrożeniem dla świata, który świat w ogóle nie bierze pod uwagę, to jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw po to, aby ratować swój Kościół, a potem, aby ratować Izraela i ziemię. No cóż, kochani, niech imię pańskie będzie błogosławione. I dziękujemy Bogu za te wszystkie prawdy, które tu są opisywane. Dlatego nie cieszcie się, kochani. Jak to ktoś powiedział, też klasyk: nie cieszcie się, osły, że wam pensje wzrosły, ja ceny podwoję i wyjdę na swoje. Dlatego jeden z takich form kradzieży naszych pieniędzy to jest właśnie inflacja, i ona jest robiona w ten sposób i po to, abyśmy zostali pozbawieni wszystkiego, co Mamy, jeśli nie od razu, bo to byłoby zauważalne, to po kawałeczku, po kawałeczku, po kawałeczku i efekt jest taki, że coraz mniej mamy, a tę nasza własność, którą posiadamy, powolutku przepływa dalej. I zobaczcie, będą następne ograniczenia, i tak dalej, ale o tym już nie będę wam opowiadał. W każdym razie, tutaj to ta kradzież, która tu jest opisana. Do, dojdzie do zenitu, tak jak nastąpiła w Egipcie, gdzie Egipcjanie zostali pozbawieni wszelkiej własności i stali się niewolnikami faraona. Na koniec, jeszcze jedno zdanie: pozwólcie, że powiem. Drogoście kupieni, albo inaczej, drogośmy kopieni, nie stawajmy się niewolnikami ludzi i swojej wolności nie oddamy nikomu. Niech dlatego za tą wolność, którą Pan nam dał. Niech imię Jego będzie błogosławione na wieki. Amen. Amen.